Salon Polityczny Trójki Zaprasza Beata Michniewicz Dzień dobry, Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Nowoczesna. Dzień dobry państwu. Pani przewodnicząca, co po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyboru, trybu wyboru prezesa Trybunału zrobi, powinien zrobić za chwilę Sąd Najwyższy? Oczywiście... Tego nie możemy wiedzieć. Wczoraj się przedstawiciel Sądu Najwyższego zresztą wypowiadał i roz nawet on nie może ostatecznie powiedzieć, co zrobić. Ten skład, który będzie w imieniu Sądu Najwyższego podejmował decyzję, Trybunał Konstytucyjny pokazał e, dokładnie to, co było do przewidzenia, czyli że już z tej chwili instytucją podległą jednej grupie politycznej, czyli Prawy i Sprawiedliwości, wydał taki werdykt, jaki był najwygodniejszy dla Prawa i Sprawiedliwości. a w ogóle to jest troszeczkę tak, że pani Przyłębska oświadczyła, że sprawami pani Przyłębskiej może się zajmować tylko pani Przyłębska, czyli że sprawami Trybunału Konstytucyjnego nie może się zajmować Sąd Najwyższy, w momencie, w którym to nie jest kwestie konstytucji. Tylko tak naprawdę to jest kwestia ustaleń dotyczących tego, czy prawidłowo została wykonana pewna procedura, czyli typowe zadanie dla sądu. Pani poseł, ale pani mówi, że zachował się tak, jak powinien się zachować, żeby było to po myśli prawa i sprawiedliwości. Ale z drugiej strony, jeżeli nawet Leon Kieres, który miał zdanie odrębne, mówi, że miał zdanie odrębne dlatego, że wniosek miał luki formalne, ale nie, nie, nie dlatego, że nie luki że idealne, formalne, tylko że był kompletnie niespełniał. Nie nie dokładnie spełniał tak. względu formalny, ponieważ nie. Były ani argumenty przytoczone, nie było uzasadnienia, nie było powołania się na odpowiednie przepisy. To znaczy, że tak naprawdę nie było argumentów, no bo braki formalne, rozumiem, że w tym znaczeniu, oznaczały to, że ktoś nie potrafił podać podstaw prawnych do, takich, a nie innych, do takiego, a nie innego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Tak, ale w dalszym ciągu swojej wypowiedzi powiedział, że Konstytucja nie przewiduje sądowej kontroli prawidłowości wyboru sędziów, czy to przez Sejm, czy to przez prezydenta. No, zauważmy, że w ogóle możemy dyskutować, kto powinien, no bo poprzednio na przykład prezydent uznawał prawidłowość lub nie uznawał prawidłowość wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, co rozumiem, że idąc tym tokiem rozmowania też nie powinno absolutnie mieć miejsca. Rzeczywiście to jest typowy przykład, to, to co się w tej chwili dzieje, to jest typowy przykład, że PiS tak namieszał już w prawie, tak namieszał poprzez zmianę ustaw o Trybunale Konstytucyjnym, że rozwikłanie Problemu właśnie dotyczących tego, kto powinien decydować, wywołuje jeszcze większy, jeszcze większy chaos prawny. I to jest, tu mamy jedną sprawę. Niedawno mieliśmy drugą sprawę dotyczącą pana ministra Kamińskiego, czyli kwestię, kto może, kto nie może się zajmować kwestią prawa łaski pana prezydenta. To był też taki przypadek. Po prostu doprowadzono do sytuacji, PiS doprowadził do sytuacji, że mamy ogólny chaos prawny. Pani poseł, wczoraj odbyło się inauguracyjne spotkanie Komitetu Narodowych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Co i komu nowoczesna chciała powiedzieć odmawiając? udziału w tym gremium? My na ten temat bardzo jasno się wypowiedzieliśmy. Oczywiście Nowoczesna ma zamiar brać udział w obchodach stulecia odzyskania niepodległości. Jest to bardzo ważne z naszego punktu widzenia. Ale święto samodzielnie? E, świętnie, <laughs> razem z wszystkimi. Natomiast uważamy, chcieliśmy zwrócić uwagę panu prezydentowi na to, że jeżeli chcemy mieć święto, które, będzie obej które obejdziemy ponadpartyjnie, jeżeli chcemy mieć święto, które będzie świętem ponadpolitycznym, to tego dnia nie powinny się odbywać ani wybory samorządowe, ani nie powinno odbywać się referendum konstytucyjne. Dlatego Nowoczesna zrobiła w tej sprawie pewien ruch. Złożyliśmy projekty dwóch ustaw. Pierwszej ustawy, która umożliwia zmianę ordynacji, która umożliwia przesunięcie wyborów samorządowych o tydzień wcześniej, tak żeby one nie były 11 listopada, tylko 4 listopada, bo tak to jest sztywna data, w związku z tym trzeba zmienić ordynację, żeby móc, żeby móc przesunąć datę wyborów samorządowych. I drugą ustawę dotyczącą organizacji referendum ogólnokrajowego. Nie ma możliwości, żeby w dniu, w którym odbywają się dwa wydarzenia, które są bardzo dzielące każde wybory są bardzo dzielące, to są jeszcze wybory w dodatku, które powinniśmy mieć u siebie w regionach, a obchody są ogólnokrajowe w centralnie żebyśmy mogli obejść coś tak ponadpartyjnie. Ponad chcieliśmy Ale zaapelować pani, sobie, do pana czy, prezydenta, czy pani... żeby wycofał się z propozycji organizacji referendum akurat w takim dniu. Ale to ma być właśnie brak udziału w tym komitecie, ma być tym protestem czy tym apelem czy państwo wie, chcą... pan, wie pani co jak się zaczęło być ta ustawa weszła do sejmu to my już współuczestniczyliśmy w tworzeniu nawet mm. poparliśmy tą ustawę mm. dotyczącą powołania tego komitetu wspólnych obchodów stulecia, stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę i mieliśmy zamiar wejść do komitetu natomiast później można powiedzieć że pan prezydent zrobił voltę i najpierw mówił dużo o obchodach które są ponadpartyjne które powinny jednoczyć a potem 3 bodajże maja tego roku ogłosił ideę zrobienia referendum, akurat tego dnia. I zwróćmy uwagę, że to nie jest tylko nasza opinia, że to nie jest najlepszy dzień na referendum. Ale, bo przecież bardzo podobną opinie miał pan również... na przykład Marszałek Karczewski, który tak, też zwraca uwagę tak. na to, że to jest. Czyli po prostu wpisu, również jest tego zdania. Doszliśmy do wniosku, że ten nasz akt nieprzystąpienia do tego, do tego komitetu ma zwrócić uwagę panu prezydentowi na to, że to nie jest dobry pomysł, żeby upoetycznie. Chyba, nie chyba nie zwrócił, upolitycznie... Dlatego, że to się jakoś nie przebiło nawet do świadomości. Dla nas, dla nas naprawdę jest to ważna uroczystość. to uważam, że to jest uroczystość, która chyba dla każdego, dla każdego kraju, ja widziałam takie obchody w innych krajach, takie równe rocznice, tak ważnych świąt, to powinna być rzeczywiście okazja do wspólnego świętowania. Pani Przewodnicząca, czy po prezydenckich zmienili Państwo swój, delikatnie mówiąc, sceptyczny stosunek do prezydenta Andrzeja Dudy? Nie do końca, dlatego że oczywiście. Yy, yy zdajemy sobie sprawę, że te weta pozwoliły na zatrzymanie, no można powiedzieć, że likwidacji Sądu Najwyższego, ponieważ tamte ustawy dość jednoznacznie miały na celu praktycznie zlikwidowanie niezależnego Sądu Najwyższego, z z niego takiej atrapy, jaką atrapą jest obecnie Trybunał Konstytucyjny. Natomiast równocześnie mam takie, jak czytałam te uzasadnienia do weta, to zabrakło mi tam odwołania się na przykład do kwestii przerywania kadencji, czy rozwiązań, które są absolutnie niekonstytucyjne. Tam w tych uzasadnieniach jak zwracano tylko uwagę, że minister Ziobro ma wejść w prerogatywy pana prezydenta. Więc jeżeli jedyną motywacją miało być to, że prezydent poczuł, że ktoś mu zabiera uprawnienia i daje te uprawnienia, a właściwie daje sobie sam minister Ziobro, bo to on był autorem właściwie tych projektów, chociaż formalnie tak nie było, no to w tym momencie oczywiście ta motywacja nie powoduje jakiegoś wzrostu szacunku do pana prezydenta. Natomiast jeżeli motywacją było chęć tworzenia lepszego prawa, prawa które byłoby zgodne z konstytucją, no to to jest ruch w dobrym kierunku. Ale mówi pani jeżeli, czyli ciągle pytam o ten szacunek, ponieważ nie ma pani pewności, czyli to jest taki niepewny wzrost szacunku, tak? Przede wszystkim powiedzieć? ja nie uważam, że jeden dobry ruch zmazuje inne grzechy. Przypomnijmy, że w tej chwili mamy sytuację, w której jest jeden wakat w Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ po śmierci jednego z sędziów dublerów Morawieckiego został, została um, Morawski, Morawskiego tak? Tak, Zosta, zostało, jest w tej chwili miejsce i powinno być przyjęte ślubowanie od jednego z tych sędziów, którzy prawidłowo zostali wybrani w poprzedniej kadencji. Tu no, pan prezydent ma szansę wykazania, że rzeczywiście chciałby stać się strażnikiem konstytucji. E, przypomnijmy, że od tego właśnie 6 listopada 2015 roku, od braku ślubowania od trzech prawidłowo wybranych sędziów, zaczął się cały kryzys związany z Trybunałem Konstytucyjnym. Pani e, Mamy poseł, ileś y ustaw niekonstytucyjnych, które podpisał w międzyczasie pan prezydent. No sorry, to nie jest tak. Pomimo ambiwalentnych y odczuć, czy uczuć do prezydenta, Nowoczesna wybiera się na spotkanie w środę. Y apelowaliśmy do pana prezydenta o szerokie konsultacje. I to to nie tylko szerokie konsultacje w ramach y z opozycją, ale również szerokie konsultacje ze środowiskiem sędziowskim. Y rozumiem, że te, to zaproszenie jest takim pierwszym krokiem, mam nadzieję, że jest pierwszym krokiem do szerokich konsultacji społecznych. Y zapewne Nowoczesna się bierze tak potwierdzonej, stwierdziliśmy naszą A obecność. Kto, kto pójdzie? To nie jest my zastanowimy się. Natomiast to nie jest najistotniejsze, bo to nie jest kwestia personalna, to jest kwestia to jakości tworzenia, tworzenia prawa. Na razie to my przychodzimy na zaproszenie na zaproszenie pre, Pana Prezydenta, więc raczej jesteśmy ciekawi. Ja powiem szczerze, co Pan Prezydent ustalił z panem Prezesem Jarosławem Kaczyńskim w poniedziałek i liczymy na to, że może się dowiemy. Czyli własnych propozycji Państwo nie przedstawią. Czy też tak? Nie nie zespół przedstawił natychmiast, by przesłał do pana prezydenta ustawę. Sama się podpisywałam w imieniu klubu, nawet i w imieniu, bo się podpisaliśmy o kluby nowoczesnej platform obywatelskiej i PSL-u projekt ustawy y, autorstwa Stowarzyszenia justycji dotyczący KRS-u, który mógł być bardzo dobrym materiałem do tworzenia ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ponieważ z jednej strony demokratyzował tak, wybór Krajowej Rady Sądownictwa. Tak, ale czy coś własnego przygotował zespół? To Dla zespołu i nowoczesnej, tak, tak, Ten zespół on się dopiero teraz konstytuuje. On nawet jeszcze nie ma wybranego przewodniczącego. Natomiast to jest właśnie. Ale to, już jest, ale to jest przesłał. Tak, bo przesłał, tak, tak, bo przesłaliśmy jako kluby. Nie, nie, nie jako sam zespół, tylko jako kluby przesłaliśmy tą ustawę o KRS-ie. Natomiast tam pan przewodniczący Neumann, ja i Kośnia Kamysz. Natomiast jeżeli spojrzymy, jak się tworzy ważne prawo, to jest właśnie ten zespół ma pokazać, jak to powinno być tworzone. Czyli, że e, tworzy się pewne idee, potem się konsultuje je, potem się robi spotkania ze środowiskiem, zaprasza różne strony e, debaty i dopiero wtedy wypracowuje projekty, które mają na celu realną reformę sądownictwa. Nie upolitycznienie sądownictwa. Ja Pani, najlepiej o tym, jak ma wyglądać reforma sądownictwa, świadczą te billboardy. To ja to nazywam e, ta afera bilbard, billboardowa, czyli ten przekręt billboardowy w stylu gangu Olsena. Dlatego, że mamy, e, mamy billboardy, za 19 milionów złotych z funduszy publicznych Narodowych, znaczy Polska Fundacja Narodowa. Fundacja, która miała być powołana do e, poprawy wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, do promowania polskiej kultury, polskiej sztuki, polskiej nauki, polskiej gospodarki za granicą. A zamiast tego, za te pieniądze, pieniądze w sumie publiczne, bo z Orlenu, Lotosu, czyli z firm publicznych, e, płacimy za informację, że sędzia ukradł Kiubasę. I to jest e, informacja napisana, w języku polskim dla Polaków na polskich billboardach i nie wiem w jaki sposób może to w jakikolwiek sposób poprawić wizerunek Polski za granicą. Szefowie fundacji zapewniają, że będzie też kampania zagraniczna, ale czyli wracając rozumiem, do... Że całe, ale wracając czyli do Pani redaktor. pytania... Dobrze, to wrócimy. Ale proszę ze mną nie polemizować, bo ja nie jestem z Polskiej Fundacji Narodowej. Cieszę się, pani chciałabym redaktor, zapytać, bo ten gang na pewno nie zasługuje na szacunek. Chciałabym zapytać, czy jeśli w sprawie sądownictwa tak się zdarzy, że będą dwie drużyny, pisowska i prezydencka to w której drużynie zagra Nowoczesna na razie rozumiem, że pierwszy raz, zgodnie z porządkiem rzeczy, Jarosław Kaczyński poszedł do prezydenta Andrzeja Dudy, a nie odwrotnie. I być może już są ustalenia, że tak naprawdę jest jedna drużyna, bo więc dlatego mówiłam jeżeli. Jeżeli, rozumiem, jeżeli to my zawsze staniemy po stronie prawa, czyli jeżeli będą dobre rozwiązania prawne, to staniemy po stronie tych rozwiązań. Nie będziemy rozgrywać, nie będziemy grać w grę dwóch drużyn. Ja mam wrażenie, że to jest w ten sposób, że na rękę jest prezesowi jak powstaje kilka ośrodków takich między sobą rywalizujących o dostęp do ucha prezesa. Wtedy można zarządzać konfliktem. Nie wiem, czy pani pamięta, takie było ucho prezesa o zarządzaniu konfliktem. Więc dla mnie ta obecna sytuacja nie, nie wygląda... Nie wszystko oglądałam. Rozumiem. To obecnie sytuacja wygląda jak takie zarządzanie konfliktem. Biuro analiz, analiz Sejmowych przygotowało, przygotowało ekspertyzę w sprawie reparacji. Według niej one się Polsce należą? Czy powinniśmy się o nie ubiegać? Przede wszystkim zdaje się, że ekspertyzy przekazywała jakiś historyk prawa i rzeczywiście dowiedzieliśmy się bardzo wielu faktów historycznych, z którymi się absolutnie zgadzamy, że Polska na skutek II Wojny Światowej poniosła niesamowite e, straty, że jesteśmy, e, że jesteśmy krajem, który najwięcej, najdotkliwiej odczuł skutki II Wojny Światowej. Przypomnę, że największy procent na przykład polskiego społeczeństwa zginął, bo to jest blisko 6 milionów e, obywateli polskich, a ale... Eh... To nie jest tak, po pierwsze za takie krzywdy trudno, trudno wycenić je, i szczególnie jest to oburzające, jeżeli tej wyceny tych krzywd wykorzystuje się tylko do celów politycznych. Gdyby rzeczywiście chodziło o uzyskanie reparacji, czyli jakichś takich moralnych, ale również finansowych, zwrotu za tamte krzywdy, które poniósł naród Polski, to byłaby to inicjatywa, którą rządzący by zawierali wspólnie z innymi podmiotami politycznymi, z opozycją, taka ponad, ponadpolityczna, a nie hupów o charakterze czysto politycznym wykorzystywana do bieżących celów e, nawet nie dyplomatycznych, tylko wewnętrznych. To na koniec zapytam o wróbelki, które ćwierkają, że te pani inne plany, o których pani mówiła w niedawnym wywiadzie, to jest przywództwo Zjednoczonego Obozu A to ciekawe. A to muszę powiedzieć, że to pani ma zupełnie inne wróbelki niż, niż ja w ogóle kiedykolwiek słyszałam. Wróbelki słysza. się mylą. Ja się zajmuję edukacją, to jest rzeczywiście dla mnie podstawowa dziedzina moich zainteresowań, natomiast... Czyli jakie pani nie ma plany. Te inne niż przywództwo nowoczesne. Niewątpliwie e, jakiekolwiek plany polityczne można kształtować tylko wtedy, kiedy doprowadzi się do zwycięstwa obozu, które nazwałabym obozem demokratycznym w stosunku do obozu... Nie, do nie można żonącego, też tylko, nie, prawa można objąć przywództwo i doprowadzić do zwycięstwa na razie pozostawmy moje plany polityczne w spokoju. Zastanówmy się nad tym, jak doprowadzić do sytuacji, w której Nowoczesna będzie partią silną i partią, która ma szansę wygrać na wybory. A ja muszę doprowadzić do końca naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Szefowa Klubu Parlamentarnego Nowoczesnej. W ogóle Nowoczesnej, Katarzyna tak. Lubnauer. O, sama się pani przedstawi. Dziękuję, Beata ich ja też sama.